Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardziej z tej strony. Mamy dzisiaj samochodzik na sprawdzenie rozrządu, tam wymianę odmy, różne takie rzeczy. Ja tylko przyjechał do mnie z Warszawy. No i chcę poruszyć pewną kwestię, która jest, którą miałem gdzieś na myśli, ale nie, muszę to jednak poruszyć, ponieważ jest to sytuacja dosyć ważna, dosyć istotna. Dziwna taka, zobaczycie sami. Mamy tutaj, może oczyszczę teraz ten stolik tutaj z przedmiotów. Oczywiście myślałem na tym kilka razy, nie chcę absolutnie zaszkodzić żadnej firmie, nie ma na tym celu, dlatego też usunąłem oznaczenia z filtrów. Sprawa dotyczy się filtra oleju. Zobaczcie, przyjechał do mnie klient kolejny już na różne takie sprawdzenie, no ale przy okazji powiedział, kupiłem samochód tam 3 tygodnie temu, pardy, zmień mi od razu olej. No to przystępuję do zmiany oleju, wyciągam filtr oleju, czy tą podstawę filtra oleju w takiej postaci. No i jest to któryś z rzędu taka sytuacja i wyjaśnię Wam, o co chodzi, żebyście na to zwracali uwagę, bo sytuacja nie jest taka do końca super. Mamy tutaj filtry oleju. Producent w ogóle nieistotny, zamazałem producenta. Nie chodzi tutaj o to, żeby zaszkodzić komukolwiek, bo sytuacja dosyć jest ważna. Zobaczcie, o co chodzi. Mamy tutaj filtry oleju jednakowej konstrukcji, czyli papier, no i plastiki. No i teraz tak, tutaj jest ten, co ja używam, zazwyczaj dobrych firm, nie bawię się w żadne dziadostwa, no ale wyjaśnię Wam, o co chodzi. Bierzemy sobie filtr oleju, on z tej strony, jak i z tej, powinien być taki sam, czyli zakładamy filtr oleju i zobaczcie, dochodzi on do takiej za gumkę, tam z centymetr, półtora. Wyciągamy filtr, zakładamy go drugą stroną. Podobna sytuacja, wszystko to samo. Czyli mechanik, osoba wymieniająca, ktoś tam w domu czy coś, czy tak, nie ma to w ogóle znaczenia. To jest ten filtr. Teraz bierzemy ten filtr. Teraz są te same, ten jest taki jaśniejszy, tego samego koloru, nie wiem, który wezmę do ręki. Bierzemy ten filtr. Zobaczcie. No może zacznę od innego, od tego. Od razu mówię, ten filtr jest tej samej firmy, co ten. To są dwa te same filtry, te same oznaczenia, te same numery. I zobaczcie, zakładam filtr, zachodzi do końca, zakładam filtr, zachodzi do końca. Biorę do ręki ten sam filtr, tej samej konstrukcji, tej samej firmy, inna partia bodajże. Nieważne, tam jakiś numer jest, nie chcę, bo ktoś dojdzie, nie chcę robić tutaj żadnej awantury. Zakładamy filtr, nie jesteśmy go w stanie wbić więcej, widzicie? Grubo, grubo wcześniej się blokuje. Próbujemy go założyć drugą stroną. Nie wchodzi, nie ma takiej szansy. Czyli tak, zakładając, wyciągam filtr z pudełka jako mechanik czy osoba zmieniająca. Nie idzie, nie mam doświadczenia, robię to mało razy, nie wiem, jak to powinno być. Obracam, żeby weszło, nie? Pyk, pykło, siadło, no jest super, nie? Nie rzucamy się nic, wkręcamy ten filtr. On nie wejdzie głębiej, w podstawie filtra to wantuje się o ściankę, powodując, ten element wbija się głębiej, miażdżąc tą harmonikę i siada w złej pozycji. Teraz tak, jakie są tego konsekwencje? Idziemy sobie do eksponatu, akurat mam tutaj silnik na remont, muszę się w końcu za niego zabrać, ale jakoś nie mam czasu, no ale teraz zobaczcie do środka. W środku już znacie te filtry, bo są te filtry od tego kompresora. Możliwość dostania się oleju do miski. Czyli Wy po prostu, mając ten filtr w takiej postaci, zobaczmy tutaj z boku, ta uszczelka nam siada tutaj w tym kanale. W momencie, kiedy odkręcamy ten filtr z gwintem, ciach, troszeczkę podnosimy, wychodzi uszczelka z kanału, powodując, że ten olej spływa Wam do miski. No i wtedy wyciągając, jak poczekacie chwilę, wyciągając filtr, macie go suchego, cały olej sobie do miski powędrował. W sytuacji, kiedy ten czpień złamał się, wkręcacie, nie, uszczelka nie dochodzi, nie zamyka kanału powrotu do miski, czyli olej, który idzie do filtra, wraca do miski.
Czyli nie wiem, czy w 100%, czy w 80%, 70%, ale na pewno w iluś procentach olej wraca cały czas do miski. Czyli obieg jest filtr, miska. Bardzo niewiele oleju trafia do silnika, ponieważ widziałem też takie rzeczy, wysterowywałem, był problem z rozrządem, nie dochodził olej do rozrządu. Powodem był zły zamontowany filtr. Dosłownie przez ostatni czas jest to czwarty filtr, który trafia do mnie tej firmy i niestety jest jak jest. Łamie tą rurkę, nie zatyka kanału powrotu do miski, olej z pompy idzie do filtra, wraca do miski. Także uważajcie na to, nie wiem, czy to jakaś zła partia filtrów, co jest z nimi nie tak, uważajcie na te filtry, żeby sobie po prostu nie uszkodzić silnika. Także taki filmik na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, cześć.